Sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie skupia już kilkadziesiąt podmiotów. Gospodarstwa rolne, gospodarstwa agroturystyczne, zakłady przetwórstwa żywności i restauracje, które pod szyldem Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oferują produkty i dania wysokiej jakości. Dzięki wsparciu samorządu województwa w ramach promocji żywności wysokiej jakości zrealizowany został przez Fundację Ludzie Środowisko Ekologia cykl filmów zatytułowany Dziedzictwo Kulinarne Opolskie – Tradycyjne potrawy i przysmaki. W prezentacji pokazujemy kilka potraw, które wyróżniają nasz region. Jedzenie nam towarzyszy od urodzenia. Jedzenie nam później też towarzyszy jako coś, co może być atrakcyjnym wyróżnikiem każdego środowiska. I cały czas podkreślamy, że nasze województwo jest województwem wielokulturowym. I ta kulturowość, ta różnorodność również znalazła się w kulinariach. Dlatego, że kuchnia śląska, przywieziona kuchnia kresowiaków, kuchnia czeska, kuchnia środkowej Polski, to są wszystkie te nasze potrawy, które się tutaj spotkały na terenie województwa opolskiego. Jest tradycja, jest historia, jest dobre rolnictwo i dużo przedsiębiorczości w ludziach jest. Gdy to wszystko połączymy, to nie pozostaje nam nic innego jako zarządowi województwa, aby te rzeczy połączyć ze sobą i je we właściwy sposób promować. W tym odcinku prezentujemy i promujemy produkty członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie w gospodarstwach agroturystycznych. Tam przygotowuje się zupę germuszkę i opolską roladę wołową z modrą kapustą i kluskami śląskimi. Germuszka to zupa, którą gotuje Krystyna Henzel w gospodarstwie agroturystycznym Rancho w Dolinie Odry we wsi Przewóz. Germuszka jako zupa z chleba znana jest w kuchni śląskiej także pod nazwami biermuszka oraz warmuszka. Produkt wpisany także na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2007 roku w kategorii gotowe dania i potrawy w województwie opolskim. Dzisiaj gotujemy zupę chlebową, nazywa się germuszka. Jest to chleb gotowany, nie zaparzony, tylko gotowany. Jest to w książkach kucharskich. Ja posiłkowałam się z tego, że moja oma to jest po prostu dziada, pradziada, później mama i teraz ja i gotuję już wnuczka, synową. Jest to bardzo zupa chlebowa, pożywna i szybko się ją zrobi. Garnek, woda, wrzuca się kromki chleba. To się musi zagotować. Tu jest na zakwasie dobry gatunek chleba. Woda zagotowała się z chlebkiem. Jeszcze chwilkę. Do tego dodajemy soli do smaku. Około gdzieś jednej łyżki. Masełko. Jeszcze raz zagotujemy. Czosnek. Jeszcze pokroimy go. Parę główek. Tak, żeby smak był. Wody było 2 litry, gdzieś łyżeczka tego kminku. W międzyczasie, jak się gotuje, pokroimy pietruszkę. Kromka może być dużą, kromka może być małą, grubą. Jest za gęsta, to trzeba trochę wody dolać. Teraz rozszczepujemy jajka. Teraz przychodzi śmietana. Zieleniny na pewno więcej można dodać, można też marchewka poczyć. I zupa gotowa. Ktoś zechce, to sobie może magi dać. Skosztujcie, czy dobre, czy tam jeszcze trzeba co smacznego. Przepis na zupę germuszkę. 6 średnich kromek białego chleba, 2 litry wody, 2 jajka, 2 łyżki masła lub kilka łyżek śmietany, 1 łyżeczka kminku w ziarnach lub mielonego, 2 ząbki czosnku i sól. Tradycyjna kuchnia to także specjalność gospodarstwa agroturystycznego Cichy Zakątek we wsi Lubicz. Tam Danuta Majewska, członek sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie, przyrządza znakomitą opolską roladę wołową z modrą kapustą i kluskami śląskimi. W moim gospodarstwie zajmujemy się usługami gastronomicznymi. Od 10 lat jestem w sieci kulinarnego dziedzictwa. I poprzez tą sieć właśnie rozwinęłam swoje usługi kulinarne. Będziemy tutaj u mnie w kuchni robić roladę śląską, modrą kapustę i kluski śląskie. Teraz przygotowuję boczek wędzony, podwędzony do modrej kapusty. Pokroiliśmy mięso na roladę. Musimy posolić mięso, popieprzyć. Teraz roladę smarujemy musztardą. Bez majeranku też nie ma kuchni. Nakładamy boczek wędzony.
robimy tak, jak od dziesiątków lat tradycyjnie była ta nasza rolada śląska robiona. Do każdej porcji ogórek kiszony, no i rolada musi też mieć cebulę. Teraz zwijamy roladę, ciasno dosyć, żebyśmy mogli... Wcześniej robiliśmy sznurkiem, te rolady zwijane były, a ja teraz poszłam na tak szybszy sposób, prosty, wykałaczką przebijamy i ściskamy i już mamy wszystko zamknięte w środku. Jak mamy dobrze zwiniętą i podsmażoną, jak zaraz będziemy podsmażać, to już nie puści. Teraz opruszymy w mące, damy tutaj ją na ogień zaraz. Będziemy wkładać na dobrze rozgrzany tłuszcz, aby nam się obsmażyło z jednej i z drugiej strony. Będziemy to obracać. Używałam smalec. W tej chwili mamy bardzo dobry olej, nasz opolski, z naszej sieci, z ketchup. Dam po bokach trochę cebulę. A teraz ziemniaki będziemy dusić przed freskę na kluski. Zawsze od lat robiono, że dawaliśmy na 4 jedną czwartą mąki ziemniaczanej dodawało się do klusek. By nam się lepiej wymieszało, niekoniecznie musimy, jak mamy gorące ziemniaki, dodać jajko. Dodaję trochę oliwy naszej i wymieszamy elegancko. Gdy ziemniaki są ciepłe, to bardzo fajnie to wszystko nam się połączy. No i teraz robimy kluseczki z miseczki, jeszcze wyrobimy. Kluski mamy gotowe, a teraz zrobimy sobie modrą kapustę. Tutaj mamy zaparzoną kapustę. Polałam troszeczkę octem winnym i cytryną i zmieniła kolor. Bo tak jak mówi nazwa, jest to modra kapusta, więc mamy piękny modry kolor. Mamy tu boczek, ten co przysmażyliśmy wcześniej i dla smaku damy te skwareczki. Cebula i jeszcze daję jabłuszko. Dodamy trochę cukru i pieprz. Rolady już mamy gotowe i teraz będziemy kluski gotować. Sól i olej. Sosik jest dobry, sos jest smaczny. A tutaj już nam się woda zagotowała na nasze kluski. Kluski wrzucamy do wrzątku na gotującą wodę i tak, ono się tylko zagotuje i wyłączymy gaz. I wtedy z 5 minut jeszcze w tej kąpieli gorącej postoją nam. I w ten sposób dotarliśmy do końca, zrobiliśmy wspaniały obiad śląski. Rolada, modra kapusta i kluski śląskie. Przepis na opolską roladę wołową. 4 płaty wołowiny z razowej, 1 średnia cebula, 100 g wędzonego boczku, 3 ogórki kiszone, musztarda do posmarowania mięsa, sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, 2 płaskie łyżki mąki. Eko-gościniec we wsi Przewóz. Tam specjalnością Urszuli Surzykiewicz są tradycyjne anyszki. Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2011 roku w kategorii wyroby piekarnicze i cukiernicze w województwie opolskim. Dzisiaj zaprezentuję wyrób tradycyjnego produktu, jakim są anyszki. Wlewamy jajka, dodajemy cukier i ubijamy. Około 30 minut ubijamy jajka. To jest akurat porcja minimalna, jedno jajko i odpowiednia ilość cukru. I z tego powstaje jedna blaszka anyszków. Dodajemy mąkę, przeciewamy, żeby była napowietrzona i wmieszujemy. Jeszcze anyszki, 2 kropelki. Ciasto dajemy do szprycy i szprycujemy, jakiej wielkości chcemy, czy małe, czy duże.
bo i będą małe, resztę damy tu i już. One muszą stać do wyschnięcia. Wyjmujemy. Na stół. Tak, na stół. Gotowe ciasteczko. Przepis na anyszki. 150 g mąki pszennej, 150 g cukru pudru, pół łyżeczki mielonego anyżu, 2 jajka, 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Prezentowane w filmie potrawy tradycyjne. Nasze gospodynie przygotowały świetnie i proszę uwierzyć na słowo, były przepyszne. W kolejnym odcinku pokażemy między innymi, jak na Opolszczyźnie wygląda produkcja lodów rzemieślniczych. Zaworówka!